Szanowni mieszkańcy Wrocławia, staję przed Wami jako kandydat na prezydenta miasta, który chciałby osiągnąć dobry wynik, ale dobry wynik nie dla siebie, a dlatego, żeby w tym mieście żyło się lepiej, lepiej mówiło się wprost. Ja chwalę się tym, że jestem z miasta i Wrocławia. Szanowni Państwo, w swojej kampanii nie prowadziłem żadnej, tak zwanej brudnej kampanii. Niko nie obrażałem, nie donosiłem do nikogo, do żadnych instytucji. Po prostu prowadziłem merytoryczną kampanię, która miała przede wszystkim na celu pokazać stop wyludnianiu się naszego miasta. Zróbmy wszystko, żeby to miasto się nie wyludniało. Szanowni Państwo, jako kandydat na prezydenta startuję nie po apanarze, nie w jakiś sposób po dobrą pensję. Startuję po to, żeby dobrze zarządzać tym miastem. W swym życiu osiągnąłem, myślę, wiele. I to na w jakiś sposób tym poziomie finansowym, zawodowym. Proszę Państwa, moja rodzina prowadzi sklep zoologiczny, wędkarski, salon dla psów, jak i sklep dla niemowląt. Zatrudniamy ludzi, płacimy podatki. Chciałbym, żeby większość inwazowian w tym mieście chwaliła się tym, że jest z Wrocławia. Szanowni Państwo. Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach, zachęcam wszystkich do oddania głosu na Innowrocław na tak. Wspólnie, razem zbudujmy Innowrocław nowych szans, szans nie tylko dla nas, ale przede wszystkim szans dla naszych dzieci, wnuków, przyszłości. Chcę, żeby o naszym mieście dobrze mówiła telewizja, prasa, żeby każdy szczycił się tym, że był w Innowrocławiu. Pięknym, czystym, wręcz cudownym. Szanowni Państwo, kończąc, jeszcze raz zachęcam do oddania głosu na moje nazwisko, jak również na wszystkie kandydatki i kandydatów z naszego ugrupowania i na wrocław na tak. Dziękuję bardzo.